Dzień dobry, szanowni państwo, witam was serdecznie. Dzień dobry, panie profesorze, od razu pan również jest na wizji. Dzień dobry. Szanowni państwo, dzisiaj już po raz 11 jest nasza kawiarenka płodności Vitrolife. Nasz pan profesor często bardzo udziela się jako ekspert, również w naszej kawiarence jest właśnie takim ekspertem. Ale do czego dążę? Pan profesor aktywnie działa w PTMIR. Tworzył ustawę o leczeniu niepłodności, szkoli za granicą, a ostatnio też trafiłam na fajny materiał na stronie, już Państwu powiem, jaka to jest strona, termedia.pl, gdzie również Pan profesor był ekspertem. Panie profesorze, proszę powiedzieć, bo u nas Pan jest również ekspertem, nasza kawiarenka to jest zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź. Proszę mi powiedzieć, czy Pana zdaniem na przestrzeni tych lat, jak Pan widzi, że przychodzą do Pana pacjenci, czy oni są bardziej wyedukowani teraz, czy mniej? Myślę, że są bardziej wyedukowani. W niektórych sytuacjach, nawet mówiąc przewrotnie, bym powiedział, nie wiem, czy w dobrą stronę. Aha, ale to przeszkadza jako lekarz, tak? Czy Pan mi nie uważa. przeszkadza, ale myślę, że przeszkadza pacjentom, bo doktor Google czasami podsyła dobre odpowiedzi, czy może stwarza okoliczności do refleksji. I to jest dobre, jak pacjent może skonfrontować swoje doświadczenie leczenia w jakimś ośrodku, czy w jakimś gabinecie, czy u jakiegoś lekarza z opiniami, które są z internetu, czy w internecie dostępne. Ale z drugiej strony to jest też sytuacja, w której może promowane są albo za bardzo eksponowane metody, czy warianty diagnostyczne, które wcale nie są najważniejsze w leczeniu niepłodności. Albo ważne, ale nie na tym etapie, na którym para jest. Ja przypomnę, szanowni państwo, że nasz pan profesor jest specjalistą ginekologiem położnikiem, specjalistą endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalistą embriologii klinicznej, dużo tego. Kierownik katedry Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego PUM w Szczecinie, dyrektor medyczny The Fertility Partnership w Polsce. Uwaga, wkrótce będzie niespodzianka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, współzałożyciel Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolife w Szczecinie. Vitrolife jest topowym ośrodkiem właśnie w Szczecinie i tam możecie naszego pana profesora właśnie spotkać. Szanowni państwo, przypominam, że wszystkie odpowiedzi, które uzyskacie od naszego pana profesora, to nie jest porada medyczna, to jest wskazówka, pewien gdzieś tam pewna informacja dla was, co dalej możecie zrobić, ale to nie jest porada medyczna. Po poradę medyczną należy się udać do lekarza właśnie, żeby tam można było zrobić pewną diagnostykę. Również mówię od razu szybciutko, że w różnych grupach zamkniętych jest udostępniony ten film. Drogie panie, nie będę widzieć waszych pytań. Żeby widzieć wasze pytania, musicie wejść na otwartą grupę Niepłodni Razem i pod filmem zostawić w komentarzu lub wiadomości prywatnej takie pytanie do naszego pana profesora i wówczas dopiero będę widzieć. Oprócz grupy Obudź sobie życie, tam Daria podpowiada mi wasze pytania. No i co, już zaczynamy, bo widzę, że już pierwsze pytanie wpadło również pod naszym filmikiem, ale pierwsze zaczniemy od naszej listy, czyli od kawiarenki, która jest na stronie www.płodność.pl. Stamtąd zawsze zbieramy wszystkie pytania. Tam macie również, proszę Państwa, dostępną panią embriolog i panią psycholog. Przypominam, że można co tydzień korzystać właśnie ze wsparcia również pani psycholog i pani embriolog. No dobra, a teraz już lecimy. Dzień dobry. AMH 3,2. Wiek 31 lat, jestem bardzo szczupła i wysoka. Lekarz zdecydował o stymulacji niskimi dawkami hormonów z obawy przed hiperstymulacją. Nie mam PCOS ani innych dolegliwości. Pobraliśmy tylko cztery komórki, z czego dwie były dojrzałe. Uzyskano tylko jeden zarodek, który dał ciążę biochemiczną. Czy ryzyko związane z hiperstymulacją jest rzeczywiście na tyle wysokie, że należy podchodzić do stymulacji aż tak ostrożnie? Czy dobrej rezerwie jajnikowej zostaliśmy z niczym? Musimy zaczynać od nowa. Ta wartość AMH 3,2 to jest dobra wartość w stosunku do wieku, który pani ma. I to jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że ostrożność to nie jest cecha zła, dlatego że zespół hiperstymulacji jajników jest zespołem, który jest bardzo ciężkim przeżyciem dla pacjentki, no i wiąże się z szeregiem dolegliwości, które są naprawdę
nieprzyjemne i prowadzące potencjalnie do pewnych zaburzeń, które no, w zależności od protokołu stymulacyjnego mogą nawet być przyczyną hospitalizacji. Więc taka ostrożność ma sens. Oczywiście doświadczenie lekarza decyduje o tym, jaką dawkę początkową gonadotropin wybiera i nie wiem, co oznacza w tym poście niska czy bardzo niska dawka hormonów do stymulacji, ale wiem na pewno, że gdyby pani podeszła do drugiej próby, kolejnej próby stymulacji, to przebieg tej pierwszej stymulacji na pewno spowoduje to, że podczas następnej pani będzie miała zwiększoną dawkę. Dla mnie taką dawką startową, ale powtarzam jeszcze raz, ja nie znam całości obrazu klinicznego, przy pani wieku i takich wartościach AMH w nanogramach na mililitr, jeżeli to jest AMH w nanogramach na mililitr, to by były gonadotropiny w granicach gdzieś 150 jednostek dziennie. Panie profesorze, czym objawia się hiperstymulacja? Na co panie muszą zwrócić uwagę? Zespół hiperstymulacji to jest taki zespół, który jest spowodowany tym, że rozwija się w wyniku stymulacji jajników za dużo pęcherzyków jajnikowych. On zawsze występuje po punkcji i takim bezpośrednim czynnikiem sprawczym zespołu hiperstymulacji jest HCG, które w pierwszej fazie we wczesnym zespole hiperstymulacji jest spowodowane przez podanie leku, który zawiera HCG, czyli na przykład pregnyl, owitrel, a późny zespół hiperstymulacji jest konsekwencją zajścia w ciążę paradoksalnie, bo wtedy zarodek wytwarza HCG. I to HCG jest takim motorem napędowym objawów, które występują, a sprowadza się to do tego, że dużo ciałek żółtych produkuje czynnik, który zaburza krążenie w małych naczyniach krwionośnych. Płyn przechodzi z naczyń krwionośnych poza naczynia krwionośne, gromadzi się w jamie otrzewnowej, a przez to, że przechodzi z naczyń krwionośnych, to krew ulega zagęszczeniu i predysponuje to do powikłań z tym związanych, czyli zaprzepicy, niewidomości nerek i tak dalej. Takim objawem również dominującym może być ból wynikający z faktu, że są powiększone jajniki i że ten płyn gromadzi się w brzuchu. Taka pacjentka jest hospitalizowana? Nie zawsze. Wszystko zależy, jak on jest nasilony, ale są takie sytuacje, że rzeczywiście pacjentkę trzeba hospitalizować. Dobra, lecimy dalej. Nie będę czytać do końca tego pytania, ponieważ tam jest dużo wyników badania, pan profesor ma je przed sobą. Przeczytam początek. Przygotowuję się do zabiegu in vitro, jestem w trakcie badań. Czy taki wynik biocenozy pochwy jest poprawny? No i tutaj są wszystkie wymienione. To jest kwestia, bo pani tam na dole pisze w podsumowaniu, to jest drugi łamany na trzeci stopień czystości pochwy. To jest pewna niekonsekwencja laboratorium, które to ocenia, bo po to wyodrębniono pierwszy, drugi, trzeci i czwarty stopień czystości, żeby jednoznacznie wskazać, jaki to jest stopień. A to tak, jakby ktoś nie chciał wziąć odpowiedzialności za wynik. Ale to jest generalnie dysbakterioza, czyli są nieprawidłowe proporcje, tak to wygląda, przynajmniej delikatna, nieznaczna dysbakterioza, czyli nieprawidłowe proporcje między poszczególnymi szczepami bakteryjnymi, które powinny występować w pochwie. Przede wszystkim za mało pałeczek kwasu mlekowego. I teraz co się z czymś takim robi? No, po pierwsze, na florę bakteryjną pochwy wpływa bardzo wiele czynników i banalne, codzienne, związane z codziennym funkcjonowaniem, no, na przykład dieta, no, o tym trzeba pamiętać, na przykład to, czy ostatnio była jakaś antybiotykoterapia, więc takich czynników jest więcej. Dieta, która zaburza, to również taka, która związana jest ze spożywaniem nadmiernych ilości węglowodanów. Co z tym zrobić? No spróbować doprowadzić do prawidłowej proporcji tych bakterii. I znowu zmiana stylu życia, używanie środków do higieny intymnej, które są jak najmniej drażniące, które mają odpowiednie pH, niskie pH, takie, które pacjentka toleruje. Nie używać rzeczy, które są takimi, które potencjalnie mogą powodować jakieś odczyny alergiczne. Dieta może stosować probiotyki, ale w tej chwili uwaga jest taka, jeszcze jedna na koniec, że w tej chwili zwraca się coraz większą uwagę na rolę właśnie
składu bakterii naszego organizmu, a ogólnym stanem zdrowia i te proporcje między bakteriami określonych szczepów w różnych janach ciała, w różnych układach, one są ważne. Częste pytanie, krótki protokół, długi protokół. Witam, chciałabym zapytać, co wpływa na wybór protokołu krótkiego lub długiego do stymulacji hormonalnej? Jestem po dwóch nieudanych procedurach z krótkim protokołem. Lekarz przy kolejnej procedurze chce zastosować długi protokół. Czy może to coś poprawić? Wcześniej doszło tylko do 3 zapłodnień, ostatecznie tylko jeden transfer. Mój wiek 38 lat. To te wybory między protokołami stymulacyjnymi to jest oczywiście decyzja lekarza. Protokoły tak zwane antagonistyczne, tutaj zakładam roboczo określony krótkim, to są takie protokoły, które wiążą się z krótszym okresem przyjmowania leków i one są troszeczkę mniej obciążające dla pacjentek i zużycie leków też jest mniejsze. Długie polegają na tym, że wyłącza się układ hormonalny pacjentki przed rozpoczęciem stymulacji, a potem podaje leki stymulujące. Różnica jest taka, że jest nieco wyższe to zużycie leków. I który jest lepszy, który jest gorszy? To jest odwieczna debata, która trwa już w tej chwili od bardzo długiego czasu. Wygląda na to, że one mają bardzo podobną skuteczność, jeśli zupełnie nie tą samą. Były takie dane, które mówiły, że protokoły długie mają nieco wyższą skuteczność. W tej chwili wiemy, że raczej tak nie jest. Proszę zwrócić uwagę, że ja ostrożnie mówię raczej, bo może się pojawią jakieś nowe badania, które temu zaprzeczą. Wiemy, że te protokoły długie, tak jak powiedziałem wcześniej, one są trochę bardziej niewygodne dla pacjentek, chociaż to też jest względna, bo kwestia niuansów związanych z rodzajem leków, które są przepisywane, ale na pewno wiążą się z nieco większym ryzykiem wystąpienia właśnie zespołu hiperstymulacji. Chociaż u pacjentki w wieku 38 lat to no, wcale nie musi być mieć miejsce. I teraz ja myślę, że po dwóch nieudanych protokołach antagonistycznych pan doktor ma jak najzupełniej prawo zaproponować jakąś inną metodę przygotowania do zapłodnienia pozaustrojowego, szukając jakby opcji dla pani. Jakie są wskazania do badania MTHFR? Z czym się wiąże jego wynik? Wskazań wprost nie ma, dlatego że tak jak powiedziałem, rekomendacji w tym obszarze nie ma, ale i to jest bardzo częsty temat, który się ostatnio pojawia, praktycznie nie ma naszego spotkania bez tego MTHFR-u. Ja widzę pierwsze pytanie, które się pojawiło też online, tak? W panelu po prawej stronie ekranu, nie? To jest takie badanie, które ocenia to, czy geny odpowiedzialne za enzym, który ma bardzo trudną nazwę, to jest metylotransferaza tytrohydrafurjonowa, tak się to nazywa, czy one są takimi genami, które na ich matrycy powstają enzymy o prawidłowej aktywności. I generalnie to jest coś, co uczestniczy, ten enzym uczestniczy w metabolizmie kwasu foliowego, to raz. I z czym to się wiąże w praktyce? W praktyce to się wiąże z tym, że tutaj jakieś zaburzenia w obszarze tego genu mogą być związane z w skrajnych wypadkach z predyspozycją do występowania tak zwanych wad cewy nerwowej. Dwa, mogą dotyczyć również problemów z zaburzeniem układu krzepnięcia, czyli predyspozycją do zakrzepicy, a my wiążemy to ze zdolnością do implantacji również. I teraz prawda też jest taka, że w badaniach, jakie są robione w bardziej zaawansowanej ciąży, jeżeli jest heterozygotyczność w obszarze tego genu, no to położnicy uważają, że to specjalnie nie ma wpływu na ryzyko poronienia. Ja uważam, że te badania, które się pojawią, to pokażą, że może mieć to związek z rozwojem wcześniejszej ciąży, czyli zdolności do implantacji zarodka. No i dlatego takie badania, ja na przykład w przypadku nawracających niepowodzeń zapłodnienia pozaustrojowego zlecam, bo wierzę, że aktywność tutaj w tym zakresie tego enzymu ma znaczenie.
Panie profesorze, przy AMH 04, 32 lata, w pierwszej procedurze ICSI zostały pobrane 4 oocyty, przy czym tylko jedna komórka uległa zapłodnieniu, ale niestety w czwartej dobie zarodek przestał się rozwijać. Pozostałe nie zareagowały na plennik. Czy w kolejnej procedurze, przy takich wynikach pierwszej procedury i morfologii nasienia 1%, warto zastosować ICSI oraz hodowlę zarodków w embrioskopie? Więc warto rozpocząć od tego, że przy wartościach AMH 04 pobranie 4 oocytów to nie jest jakiś zły wynik stymulacji jajeczkowania. To jest jedna rzecz. To rzeczywiście trochę zaskakujące, że tak młoda kobieta ma tak niskie wartości AMH. I pytanie, jaka jest tego przyczyna, bo może ta przyczyna, która spowodowała również spadek rezerwy jajnikowej w tym wypadku, może być odpowiedzialna za negatywny wpływ na jakość komórek rozrodczych. Także to jest rzecz, którą by trzeba było uwzględnić. Natomiast czy zastosowanie IMSI i embrioskopu coś zmieni? No na pewno nie w taki sposób, że można powiedzieć, że na pewno zmieni. To są metody wspomagające, które według niektórych danych mogą rzeczywiście poprawiać skuteczność zapłodnienia, ponieważ IMSI to jest wybranie plemnika do ICSI w oparciu o mikroskop, który daje bardzo duże powiększenie, w taki sposób, że embriolog może zobaczyć szczegóły budowy tego plemnika lepiej, czyli tak. A dwa, embrioskop to jest metoda z kolei, która pozwala na hodowlę zarodku od samego początku do końca, bez specjalnego usuwania go z inkubatora, bo jest nieustanny podgląd w to, jak on wygląda, jak się dzieli, jaką ma dynamikę podziałową. Także bardziej stabilizuje rozwój ten zarodkowy niż taki klasyczny inkubator. Paradoksalnie wcale nie dostarczając jakichś tam nie wiadomo jakich danych, w oparciu o które potem można wybrać zarodek do transferu. Ważniejsza jest od dziwo ta stabilizacja warunków hodowli. No więc nie wiem, czy to będzie przełom, ale te metody oczywiście można zastosować. Kolejne nasze pytanie. Pani, która choruje na endometriozę. Choruje na endometriozę, staraliśmy się o dziecko naturalnie około 1,5 roku. W lipcu miałam laparoskopię i usunięcie zmian. Teraz mamy czas na staranie naturalne. Ile czasu powinniśmy się starać naturalnie, zanim podejmę decyzję o in vitro? To wszystko zależy od pani wieku, bo to nie jest napisane i nie jest również napisane, czy w wyniku tego leczenia operacyjnego, czy to ono dotyczyło w jakimś stopniu jajników, czy nie doszło do jakiegoś znacznego spadku rezerwy jajnikowej. Ale zasadniczo jest tak, że po leczeniu operacyjnym, jeżeli lekarz, który robił to leczenie operacyjne, uzna, że osiągnął swój cel, jaki sobie postawił przed tym leczeniem operacyjnym, to jeżeli on został osiągnięty, to myślę, że nawet można nawet do roku się starać na tą naturalną ciążę. A tak powiedziałam, to wszystko zależy od tego, w jakim jest wieku pani, bo nie powiedziałbym tego pacjentce, która ma lat 38. To bym powiedział kobiecie, która jest w wieku powiedzmy 30, 32, 33 lat. To są komórki NK, panie profesorze? To są komórki Natural Killer, to są takie, czyli naturalny zabójca, bardzo fajna nazwa. One są komórkami, które występują w tkankach i one są odpowiedzialne za pierwszą linię obrony tak zwanej komórkowej, najczęściej przeciwko wirusom i komórkom nowotworowym, które w naszym organizmie codziennie powstają, o zgrozo. I one w sposób niespecyficzny strzelają do tych komórek, które są zakażone wirusem albo tych nieprawidłowych komórek nowotworowych, tak mówiąc najogólniej. I od nie pamiętam jakiego czasu łączy się je też z regulacją implantacji. One w teorii mogłyby być tymi komórkami, które atakują implantujący się zarodek, ponieważ on częściowo antygenowo jest różny od matki, w związku z tym rozpoznawane są te antygeny jako wrogie i te komórki atakują właśnie implantujący się zarodek. Powtarzam, w teorii myśmy oznaczali komórki NK, ja pamiętam, w 1999 roku. We krwi już wtedy się okazało, że ich oznaczenie we krwi proporcji tych takich bardziej aktywnych w stosunku do mniej aktywnych, one się tam
różnią populacjami, nic nie zmienia. Może mieć znaczenie oznaczenie subpopulacji w endometrium, ale te subpopulacje tych bardziej aktywnych komórek NK w stosunku do tych mniej aktywnych też nie jest pewne. A poza tym, jeżeli je oznaczymy w endometrium, no to najczęściej jest oznaczenie jest z cyklu poprzedzającego procedurę, bo w cyklu, w którym robimy procedurę, tego nie można zrobić, bo by to uszkodziło endometrium. Więc pytanie, na ile badania są wiążące z cyklów poprzedzających na ten, w którym procedura jest wykonywana. Innymi słowy, ja już po między wierszami odpowiadam na pytanie. Ja osobiście uważam i wielu, zresztą Team Child, jak będziemy pokazywać Państwu rozmowę z profesorem Childem z Oxfordu, on również się w tej kwestii wypowie. To jest akurat badanie, które jest bardzo naprawdę subiektywne i trudne do tego, żeby w oparciu o nie trudno się podejmuje naprawdę sensowne decyzje terapeutyczne. Prolakt na 95,35, norma 127 na 637. O czym to świadczy? Czy to jest dolna granica normy? Ja bym się tu specjalnie nie martwił takim wynikiem. Jeżeli panią to niepokoi, to bym powtórzył. Pojedyncze oznaczenie badania hormonalnego bez kontekstu klinicznego, to znaczy czy wynik laboratoryjny koresponduje z jakimś konkretnym problemem klinicznym, uważam, nie ma znaczenia, szczególnie, że tak niewiele brakuje do dolnej granicy normy. To czasami te niższe wartości stężenia prolaktyny, one są no na przykład w przebiegu leczenia lekami, które obniżają prolaktynę, oczywisty sposób występują. To ciekawe, że niektóre pacjentki na przykład przyjmują na zlecenie lekarzy pewne leki, które obniżają stężenie prolaktyny, a nawet nie wiedzą o tym, że to są leki obniżające stężenie prolaktyny we krwi. Nie mówię, że tak jest w tym przypadku, żeby była jasna sytuacja. Więc jeżeli za tym nie stoi jakiś konkretny problem kliniczny, ja bym się tym nie martwił. No to następne, bach, i już lecimy następne pytanko. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, co to jest ta kryptozoospermia, gdyż wykryto u mojego męża, czy w ogóle jest jakaś szansa naturalnie mieć potomstwo, czy potrzebne jest in vitro, czy inseminacja? Kryptozoospermia to jest sytuacja, w której są dosłownie pojedyncze plemniki w nasieniu. To jest coś, co graniczy z brakiem plemników w nasieniu. Czyli to jest bardzo ciężka oligoastenoteratozoospermia, czyli sytuacja, w której są dosłownie pojedyncze plemniki w nasieniu. No i to jest klasyczne wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego metodą ICSI, czyli wstrzyknięcia plemnika do komórki jajowej. A tu w ogóle inseminacja nie ma szansy powodzenia. I oczywiście szerszy kontekst jest też taki, że jeżeli jest taki wynik, to konsultacja andrologiczna, ocena stanu, czy u pacjenta występują jakieś czynniki, które predysponują do tego, by ta kryptozoospermia występowała. No i znowu nam się pojawiły komórki NK. Nie wiem, czy tu coś jeszcze pan profesor chce dodać. Samo co, czy komórki NK, jak je obniżyć? Tak. Gdzie? We krwi to już w ogóle. W endometrium nie wiem jak specjalnie. Nie, no naprawdę, proszę mi wierzyć. To jest akurat... To jest naprawdę taki obszar, gdzie no rzeczywiście może być na logikę związek przyczynowo-skutkowy z prawdopodobieństwem zajścia w ciążę, ale ja byłbym daleki od tego, żeby jednoczynnikowo szukać winnego w jednym konkretnym problemie w komórkach NK. Tak. Panie profesorze, może teraz spróbujemy z tej bocznej listy, jakby pan był uprzejmy spojrzeć na pierwsze pytanie od naszej słuchaczki. Na samej górze jest od pani Kingi. Tak. Tak, pani ma znowu heterozygotyczność ważnego takiego genu, który odpowiada za czynniki krzepnięcia. Jest jeden czynnik krzepnięcia. Homozygotyczność, zakładam, tego wariantu niekorzystnego, MTHFR. I PAI1, aktywator plazminogenu, inhibitor aktywatora plazminogenu. I to jest opisane 4. I teraz tak, no... Niepowodzenia in vitro, na które pani wskazuje, i pytanie jest takie, czy to znaczy, czy w wyniku mamy odpowiedź na występujące poronienia? Tak, może tak być. Może tak być. To jeżeli jest ta hemozygotyczność MTHFR tego układu niekorzystnego, to powtarzam niekorzystnego, bo to tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest tutaj z opisu,
to jest też ryzyko w przypadku ciąży, urodzenia dzieci z wadami cewy nerwowej, więc to absolutnie substytucja kwasem foliowym, witaminą B12, ale taki wynik naprawdę dobrze by było, żeby zobaczył też genetyk. Tu też może być z tym związane większe ryzyko występowania choroby zakrzepowo-zatorowej, a ten znowu ta heterozygotyczność PAI1, to też nie wiem, jaki wariant dominuje, bo tu paradoksalnie, to jest ciekawe, jeden z tych wariantów kompensuje te problemy, które mogą występować przy tych dwóch innych problemach genetycznych. Teraz może dam pytanie z mojej grupy Obudź sobie życie, bo już tutaj też coś pada cały czas i wyświetlę panie profesorze, oczywiście, żeby pan widział. Bach. I już mamy. Jakie badania endometrium warto zrobić przed kolejnym kryotransferem, aby zwiększyć szansę na implantację? Ja nie wiem, do czego to pytanie się odnosi w rozumieniu specyficznym, bo wszystkie badania endometrium, które są dostępne, to są badania tak naprawdę eksperymentalne w jakimś sensie. Takie, które oceniają receptywność, okno receptywności, występowanie stanów zapalnych, czy występowanie określonych subpopulacji bakterii w błonie śluzowej macicy. To znowu te badania są, one są dostępne komercyjnie, ciągle jeszcze nie do końca zwalidowane w zakresie, że tak powiem, dawania konkretnych wskazówek, co można, czy wyniki są rzeczywiście w jakiś sposób istotne klinicznie. Co do pomysłu na takie badania, to tak, to jest jedna rzecz. Ale w ogóle oczywiście ocena macicy przed transferem zarodka jest bardzo ważna. I tutaj naprawdę proste, zwykłe badanie, dobre ultrasonograficzne z zastosowaniem ultrasonografii wysokiej rozdzielczości, co praktycznie jest standardem w tej chwili, to jest jedna sprawa. W sytuacjach wątpliwych to zastosowaniem środków cieniujących, tak jak się wykonuje Hycozy na przykład, to daje to większy wgląd w jamę macicy, czy nie ma tam na przykład wzrostów, bo to czasami można zobaczyć. No i histeroskopia diagnostyczna. To są takie możliwości, jakie mamy i o których wiemy, że są istotne klinicznie. Panie profesorze, mając AMH 16 w wieku 28 lat, oczywiście PCOS, insulinooporność, będąc po laparoskopii i kauteryzacji, stymulacji kloster peryt oraz aronkiem i fostimonem, zero reakcji. Czy decydować się od razu na in vitro, czy są jeszcze jakieś inne alternatywy? No niech pani posłucha. No, rekomendacje są takie, że w przypadku zespołu policystycznych jajników bez kauteryzacji, jeżeli jest towarzysząca insulinooporność, to dajemy metforminę, to rozumiem, że jest. Jest? Jest. Aromek? Tak, ale jeżeli jest insulinooporność, to wydaje mi się, że tak, też można by było dodać metforminę. Ale powtarzam, znowu diabeł tkwi w szczegółach, czyli konkretnie jakie tam są wyniki, tak, w tym zakresie. Metformina poprawia odpowiedź na stymulację czy na indukcję jajeczkowania. Więc to może być też przestrzeń dla pani. Jeżeli pani ma nadwagę czy otyłość, to absolutnie redukcja masy ciała i to są czynniki, które mogą pomóc w odpowiedzi na indukcję jajeczkowania. Natomiast na pierwszym kroku zawsze to jest modyfikacja stylu życia, schudnięcie. Na drugim etapie to jest próba indukcji jajeczkowania letrozolem, cytrynianem klomifenu, dodanie ewentualnie metforminy, potem próba indukcji jajeczkowania gonadotropinami, tutaj w tym wypadku Fostimon. W przypadku, gdy to wszystko nie działa, elektrokauteryzacja jajników, które ja osobiście nie lubię, bo ona też zabiera płodność, trochę obniża rezerwę jajnikową, ale jest 16, to ona nadal jest cały czas wysoka. To jeżeli to nie daje efektu, to jest zapłodnienie pozaustrojowe. Tylko jeżeli pani by się przygotowywała do zapłodnienia pozaustrojowego, a była nadal otyła albo miała insulinooporność, to też należy stosować te zalecenia, o których powiedziałam, próbować zrzucić te parę kilogramów i równocześnie stosować może leki typu właśnie metformina, które to są tak zwane doustne leki hipoglikemizujące.
A teraz pani, która ma 36 lat, AMH 4,2. Wyniki męża w normie. Przy tych wynikach in vitro lepiej robić stymulację kilku lepszych jakościowo jajeczek, krótki protokół, czy iść na ilość i uzyskać ich 12 do 20. Jak wygląda przygotowanie odpowiedniej grubości, pewnie endometrium, do zabiegu, tu pani chodziło. Tu pani pisze macicy. Ale to ja bym się chciał dowiedzieć, jak to się robi. Celem, znaczy optymalny wynik indukcji, znaczy stymulacji jajeczkowania do in vitro, taki, który daje największe szanse na ciążę, to też możecie Państwo nie wiedzieć, ale niezależnie od tego, ile my zapładniamy oocytów po tej stymulacji, a mamy w Polsce ograniczenia mówiące o tym, że u pacjentek z dobrym brokowaniem do 35 roku życia możemy zapłodnić tylko 6 oocytów. Ale nawet w tej sytuacji opłaca się tak stymulować, żeby tych komórek jajowych było więcej niż 6. Czyli nie w sposób celowany 6. Więc najlepsze wyniki są wtedy, kiedy pobranych oocytów jest w granicach, powiedzmy sobie, zaryzykuję, od 8 do 14. Dlaczego mówię do 14? Ktoś powie z kolegów lekarzy, że dobrze, są super wtedy, kiedy również jest 16, tak, czy 18. Owszem, tylko że wtedy już jest znacznie większe ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników. Czyli to nie tylko chodzi tutaj o ciążę, ale również bezpieczeństwo stymulacji. Więc w tym wariancie to nieważne, jaki protokół, znaczy ważne, bo to znowu dobrany protokół spowoduje, że będzie taki, a inny efekt. Ale dla pani ważne jest to, żeby osiągnąć ten wynik, o którym przed chwilą powiedziałam. I wtedy będzie najwyższa możliwa skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego. A endometrium jest sprawą wtórną, bo przy stymulacji jajeczkowania są osiągane takie wartości estradiolu, że to endometrium się w wyniku tej stymulacji powinno dobrze przygotować. Chyba że się nie przygotuje, co można też monitorować i jest monitorowane w znacznej większości klinik, poprzez po prostu ocenę tego endometrium w sposób oczywisty, ultrasonograficznie i w oparciu o wybrane badania hormonalne. Więc o to się nie martwimy, bo to będzie niejako automatyczne. Czyli lekarz na pewno zaproponuje pani taką stymulację, żeby i była i jakość, i ilość odpowiednia. Tutaj mamy panią taką, AMH 0,12, 40 lat. Jestem po białaczce. Moje komórki są bardzo słabej jakości. Przeszliśmy oba protokoły, ale z złym wynikiem. Próbowaliśmy z lamettą, tylko dwie komórki, ale bardzo wysoki progesteron, więc nie pobraliśmy. Czy warto próbować dalej? Mamy też komórki lewczyni. Pytanie, stale dopytuję o rozszerzenie badania i brak reakcji. Co dalej? Czy mogę coś zrobić? Ja nie wiem właśnie, co to znaczy bardzo wysoki progesteron. Progesteron wysoki w trakcie stymulacji, on wcale nie musi, właściwie nie wpływa w większości wypadków na jakość oocytów. On uniemożliwia wykonanie transferu zarodków, które w trakcie takiej stymulacji powstaną bezpośrednio po tej stymulacji, bo to endometrium w trakcie stymulacji, jak jest to wysokie stężenie progesteronu, to po prostu jest nie w fazie. Nie jest w stanie na przygotowanie się sposób właściwy na przyjęcie zarodków, które powstaną. Więc jeżeli AMH jest 0,12, pani ma lat 40 i udało się pobrać, czy można było dwie komórki pobrać, to uważam, że to by było naprawdę, to byłby w sumie i tak dobry wynik. To raz. No niestety. To też się przewijało zawsze w tym, co mówię i o dziwo też byłem zaskoczony, że w tej samej praktycznie kolejności, jak rozmawialiśmy z teamem, powiem to Państwo usłyszycie, to też zwracam uwagę, że niestety za mało się pacjentom uświadamia to, jaka jest rola wieku w podejściu do zapłodnienia pozaustrojowego, bo metoda ma swoje ograniczenia, tak? My nie jesteśmy powyżej pewnych rzeczy w stanie podskoczyć i nie jesteśmy w stanie przeskoczyć niestety bariery wieku. Więc jeszcze raz, jeżeli dobrze zrozumiałem, jeżeli rosły dwa pęcherzyki przez 0,12, a nie było próby podjęcia wykonania
punkcji, to bym się zdziwił, bo tu progesteron nie warunkuje skuteczności ocytu. On decyduje o tym, czy robić transfer, czy nie robić transferu. I tyle. Natomiast do komórek dawczyni to zawsze można podejść, bo to jest zupełnie inna bajka, bo tu rokowanie w przemożnej części jest uzależnione od jakości dawczyni, czyli jej wieku znowu najczęściej. Panie profesorze, co to jest ten zaśniad groniasty? Skąd on się w ogóle bierze? To jest wynikiem nieprawidłowego zapłodnienia i powstania nieprawidłowego genetycznie zarodka, który trochę jak nowotwór, w zasadzie to jest nowotwór, tylko na szczęście lokalny, złośliwy, znaczy złośliwy lokalny, leczenia są pełne, który się po prostu implantuje i rozwija się przede wszystkim ta część, która jest związana z trofoektodermą, czyli tą, która normalnie w ciąży tworzy łożysko. To nigdy nie jest prawidłowa ciąża, więc to nie jest przerywanie ciąży. No i tyle. No zdarza się od czasu do czasu. A jakie są objawy? Bo pani często panikują właśnie. To jest coś, co przynosi bardzo szybki wzrost mian beta-HCG. Przy wysokich stężeniach beta-HCG jest obraz, który nie potwierdza ciąży. Badanie rozstrzygające takie jest badanie ultrasonograficzne, gdzie jama macicy jest wypełniona tkankami, które dają taki białawy, powiedzmy sobie, odcięcie. To jest właśnie obraz tego rozrastającego się trofoblastu. No i druga taka panika częsta u kobiet, ciąża pozamaciczna. Miałam ciążę pozamaciczną, czy jest możliwość? Jakie jest ryzyko, że w drugim jajowodzie dojdzie do kolejnej ciąży pozamacicznej? Jak można tego uniknąć? No jest ryzyko tego, że czynniki ryzyka ciąży pozamacicznej, one są w pewnym sensie uniwersalne. To znaczy, jeżeli wystąpiła w jednym, w zależności od tego, co zrobiło z tym jednym jajowodem w wyniku leczenia na przykład operacyjnego, bo nie wiem, czy to było potem leczenie operacyjne, czy nie, to oczywiście znowu jest ryzyko, że w tym samym jajowodzie ciąża pozamaciczna wystąpi, a to, że w drugim też jest zwiększone, bo czynnik, który predysponuje do wystąpienia ciąży pozamacicznej, ten pierwotny, bardzo często jest na przykład to przebyte zapalenie przydatków, czyli infekcja chlamydiowa, ale na przykład pacjentki nie wiedzą, że dużym czynnikiem ryzyka ciąży pozamacicznej jest co? Jest palenie papierosów. Także tego typu czynniki, one działają nie precyzyjnie w jednym jajowodzie, tylko w ogóle w mniejszej, w związku z tym tak, jedna ciąża pozamaciczna jest czynnikiem ryzyka kolejnej ciąży pozamacicznej. I co z tym zrobić? No po prostu mieć tę świadomość i w przypadku ciąży wcześniej rozpoczynać diagnostykę, żeby wcześniej można było podjąć interwencję wtedy, kiedy ciąża pozamaciczna nie stanowi stanu zagrożenia życia, to już na pewno, albo na przykład na takim etapie, żeby można było rozpoznanie postawić, by interwencja na przykład musiała być wcale operacyjną interwencją. Tak? A gdzie przeważnie te ciąże pozamaciczne się umieszczają? One się najczęściej umieszczają w bańce jajowodu. To jest taka część jajowodu, która jest bardzo fajnie rozbudowana w rozumieniu histologicznym, bo tam mają najlepsze warunki do tego, żeby się we wczesnej ciąży rozwijać. Ale teoretycznie mogą być wszędzie. I potem taki jajowód jest do usunięcia, panie profesorze? To teraz jest taka tendencja do tego, że ponieważ wiemy, że jest czynnik ryzyka jednak wystąpienia duży ponownej ciąży pozamacicznej, znaczy ten czynnik ryzyka jest uznawany za na tyle istotny, że przez wielu jest to wręcz wskazanie do tak zwanej salpingektomii, czyli do usunięcia jajowodu, co w dobie dostępności właśnie zapłodnienia pozaustrojowego jest może uzasadnione. Natomiast ja mam z tym pewną jakiś problem, dlatego że mimo wszystko psychologicznie pacjentki trochę źle się czują z informacją mówiącą o tym, że nie mają jajowodu, czyli tak naprawdę w sposób bezwzględny ograniczają się płodność. No dobrze, a jeżeli na przykład usuniemy ten jajowód, panie profesorze, to co, z drugim jajowodem, co wtedy podejść i sprawdzić drożność jajowodu? Można, ale
to nie jest tak, że prawdopodobieństwo, oczywiście ta ciąża naturalna na tym jednej jajowodzie może wystąpić, jest znowu większe prawdopodobieństwo niż przeciętnie wystąpienie kolejnej ciąży pozamacicznej, bo czynnik wystąpienia ciąży pozamacicznej może jakby prawdopodobnie istnieje, skoro pierwsza była. I ja powiem tak, ja generalnie, najogólniej rzecz biorąc, jestem zwolennikiem sytuacji, kiedy zostaje jeden jajowód proponowania zapłodnienia pozaustrojowego, bo ciąże naturalne w tym wariancie oczywiście są możliwe. Podobieństwo jest naprawdę, to nie jest tylko, powiedzmy sobie, podzielone przez dwa w sytuacji, w której są dwoje jajowody, bo jednego nie ma, tak? To nie jest 15% na dwa, to jest jeszcze mniej. No dobra, takie krótkie pytanko. Czy są jakieś zastrzyki dla mężczyzn na poprawę nosienia? Ja nie wiem, czy to nie jest pytanie podchwytliwe, bo w postaci zastrzyków podaje się, czy podawało się kiedyś testosteron. Ja nie znam. Ja nie jestem zadeklarowanym przeciwnikiem podawania jakichś preparatów wielowitaminowych, tudzież takich, które zawierają antyoksydanty i tak dalej, tylko jasno komunikuję, że takie leczenie wspomagające u mężczyzn to wcale nie wiąże się z jakimś istotnym przełomem, poprawą płodności. Może się wiązać z poprawieniem nieco parametrów nasienia. Tylko to są często preparaty, które dużo kosztują. W sposób świadomy trzeba je brać, wiedząc, że płacimy często dużo pieniędzy za wcale niegwarantowany pozytywny efekt takiej terapii. Natomiast a reszta to już jest do Państwa decyzji. Panie profesorze, jak byliśmy przy ciążach pozamacicznych, to jeszcze ciąże biochemiczne. Jakie są przyczyny ciąży biochemicznej? Skąd ona się w ogóle bierze? Biochemiczna to jest pierwszy etap ciąży. W tym sensie należy do tego podchodzić, że to jest etap, w którym my możemy potwierdzić ciążę w oparciu o badanie beta HCG we krwi, ale ta ciąża jest zbyt mała, żeby można potwierdzić jej istnienie i lokalizację w jamie macicy albo na przykład właśnie w jajowodzie. I to jest taka pułapka troszeczkę, dlatego że na początku po implantacji te zarodki są tak małe, że w ogóle nie mamy narzędzi, żeby stwierdzić, czy zarodek się implantuje, czy nie. To tak, jeżeli implantacja ma miejsce około 21 dnia cyklu, to powiedzmy sobie do mniej więcej 3 dni przed spodziewaną miesiączką, czyli w granicach do 25, czyli 5-6 dni, my nie mamy żadnych narzędzi, że można było powiedzieć, że implantacja ma miejsce. Potem zaczyna narastać beta HCG w ogóle do takich stężeń, że powoli zaczyna być wykrywalne we krwi i to jest ciąża biochemiczna i to beta HCG to jest coś, co my oznaczamy. HCG rośnie w taki sposób, że podwaja swoje wartości co drugi, trzeci dzień i kiedy przekroczy pewne wartości określone, to od tego momentu możemy już silić się, czy próbować potwierdzić tę ciążę w badaniu ultrasonograficznym. Czy ciąża biochemiczna to jest sytuacja, w której my możemy potwierdzić ciążę. Najczęściej nie wiemy, gdzie ona jest zlokalizowana, oczywiście w większości wypadków w macicy, w oparciu o oznaczenia beta HCG. Jeżeli teraz następuje poronienie w tym okresie przed możliwością oceny ultrasonograficznej, no to jest poronienie tak zwanej ciąży biochemicznej. Tak to nas przyjęło. Dobra. Jeszcze takie pytanie o otyłość tutaj pani ma. Już wyświetliłam też. Czy otyłość pierwszego stopnia w bardzo dużym stopniu ogranicza szansę na podejście do in vitro? No nie ogranicza w bardzo dużym stopniu, bo można zawsze robić in vitro, ale trzeba mieć świadomość, że otyłość jest czynnikiem ryzyka niższej skuteczności in vitro. Według niektórych nawet do 50% do tej zakładanej dla danego wieku bez otyłości. Jest czynnikiem ryzyka wystąpienia poronienia, dwukrotny wzrost ryzyka poronienia i jest też czynnikiem ryzyka występowania wad rozwojowych u dzieci, w zależności od tego, jakich narządów to może dotyczyć, trzykrotny. Więc ja nie mogę powiedzieć, że to jest ograniczenie szansy do podejścia do in vitro. W pewnym sensie tak,
ale in vitro u pacjentek z otyłością można przeprowadzić. Tylko naprawdę trzeba mieć świadomość, że Państwo płacicie duże pieniądze za te procedury, bo one są w Polsce w większości nierefundowane, a sami sobie nakładacie takie ograniczenie w postaci no, oczekiwanej mniejszej skuteczności leczenia. Dlatego ja wszystkie pacjentki z otyłością, które mam, to informuję o tej sytuacji, bo to jest niestety taka sytuacja, która w dużej mierze zależy od pacjentek, czy one się w tym temacie poprawią, czy nie. W związku z tym same zwiększą sobie szanse na zajście w ciąży. Dobra, wracamy do naszej karteczki, panie profesorze. Jedenastka. Dlaczego diagnostyka przyczyn immunologicznych czy genetycznych tak często jest dopiero po nieudanym in vitro, a nie przed pierwszym podejściem? Czy warto samemu na własną rękę sprawdzić immunologię? Dlatego, że jest droga i w sytuacji, w której my płacimy, państwo płacą duże pieniądze za procedurę, to jest na wiesz jeszcze dodanie wydatku, który przekracza no, zdecydowanie 1000 zł w przypadku jednego panelu i drugiego. Zresztą rozbudowane panele badań immunologicznych, które ja widziałam, to koszty badań to jest kilka tysięcy. Dwa, to są badania, które są, tak jak to powtarzam od początku, o nieznanej wartości tak naprawdę diagnostycznej do końca. W związku z tym nie dają pewnej informacji, że w wyniku znalezienia jakiejś patologii, jeżeli zastosujemy leczenie, to w sposób istotny zwiększymy prawdopodobieństwo ciąży. I oczywiście wśród tych paneli są takie badania w jakimś tam stopniu związane no chociażby z trombofilią, o których my wiemy, że mogą mieć znaczenie wrodzoną i nabytą, ale to wskazanie się pojawia właśnie po niepowodzeniach rozrodu. I podobnie z genetyką, i spektrum badań tych takich genetycznych, które są wykonywane czy zalecane przy zapłodnieniu pozaustrojowym też zależy od sytuacji klinicznej. Jeżeli na przykład jest ciężka oligostenotratozoospermia u pacjenta, to tam na pewno trzeba zrobić na początku kariotyp i może też badania, które by były w kierunku tego, by ocenić przyczynę zaburzeń płodności. Ale są też kliniki, na przykład Witrolife taką kliniką jest, gdzie my uważamy, że w ramach dobrej praktyki lekarskiej badania jednak takie screeningowe kariotypu jednak powinny być robione przed zapłodnieniem pozaustrojowym. Kolejne pytanie. Nasze leczenie trwa ponad jeden rok. Przed nami decyzja, czy wybrać inseminację, czy in vitro. Mamy niepłodność idiopatyczną i zastanawiamy się, jakie szanse nam daje inseminacja, a jakie in vitro. Jaka jest skuteczność tych metod w przypadku niepłodności idiopatycznej? Ja 32, a mąż 38 lat. Jeżeli pani nie zachodzi w ciąży przez rok, to w tym pierwszym roku oczekiwania na dziecko przy założeniu regularnego współżycia, bo ciąże niepłodność idiopatyczna, występowania cykli owulacyjnych, prawidłowe nasienie, anatomicznie jest wszystko w porządku, jajowody drożne, nie stwierdzono żadnych patologii w ultrasonografii, to prawdopodobieństwo zajścia w ciąży w ciągu roku wynosi gdzieś 70%. Gdyby pani przez następny rok nie robiła nic, i nadal próbowała naturalnie zajść w ciążę, to z tych 30% pacjentek, które nie zachodzi w ciążę w pierwszym roku, połowa zajdzie w ciążę w sposób naturalny. Dlatego na przykład w Holandii, bo tak w Holandii jest, leczy się niepłodność czynnikiem idiopatycznym dopiero wtedy, kiedy pacjentki w sumie 2 lata starają się o zajście w ciążę. I teraz u nas jest tak, że my po roku rzeczywiście nie tylko robimy diagnostykę, ale dajemy pierwsze zalecenia. I teraz, jeżeli by była decyzja o tym, że państwo chcecie zrobić inseminację, lekarz to zaproponował, co to zmienia? Jeżeli inseminacja jest robiona w taki sposób, że jest jeden pęcherzyk jajnikowy, to się sprowadza do tego, że plemniki są podawane do jamy macicy w okresie okołoowulacyjnym. A przy naturalnym, regularnym współżyciu, uwaga, przy regularnym, naturalnym współżyciu, te plemniki są cały czas w drogach rodnych kobiety, łącznie z oczewną i tak dalej, i czekają na owulację. Więc w tym momencie inseminacja kompletnie niczego nie zmienia. Takim rozwiązaniem, które nieco zwiększa prawdopodobieństwo ciąży, to jest to rozwiązanie, które polega na podawaniu leków, że rosną
pęcherzyki jajnikowe, a nie jeden pęcherzyk jajnikowy, ale to istotnie zwiększa prawdopodobieństwo ciąży wielopłodowej. Więc dlatego inseminacje nie są wykonywane tak często, jakby się wydawało, właśnie z tego powodu, że one wcale nie dają dużo większych wskaźników ciąż od tych wskaźników, które są wynikiem normalnej, zwykłej aktywności seksualnej. I mogą mieć sens wtedy, kiedy są jakieś zaburzenia we współżyciu, tak? Kiedy para rzadko z sobą współżyje, to jak najbardziej tak. Więc w tym kontekście wybór należy do Państwa. Jeżeli będziecie się starać o ciążę dłużej niż 2 lata bez efektu, to by było wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego. A to, co robić inseminację, to czy jest jakiś tam kontekst, o którym wspomniałem, czy nie, to jest do Państwa decyzji. Sport wyczynowy. Czy może mieć wpływ na płodność? Mąż od lat dużo ćwiczy, do tego dochodzą dodatkowe aktywności i praca. Naprawdę jest tego dużo. Czy to może mieć wpływ na pogorszenie nasienia? Mąż mówi, że sport to zdrowie, że nie pije, nie pali, zdrowo się odżywia, a ja się boję, że tak ogromny wysiłek ma jednak wpływ. Czy zawodowi sportowcy mają problemy z płodnością? Jeżeli pacjent uprawia sport wyczynowy i nie bierze żadnych preparatów, które można by uznać za takie, które mają działania anaboliczne, to uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast anaboliki, sterydy, one mogą zaburzać płodność i też mam dosyć sporo pacjentów, którzy w przeszłości uprawiali sport. Panowie, którzy posturą są potężni, dobrze umięśnieni, a niestety wyniki badania są kiepskie, tak? Dlatego, że przewlekłe stosowanie steroidów spowodowało całkowitą supresję spermatogenezy u nich. Więc nie należy brać tego typu preparatów, a poza tym sport, jeżeli jest sportem rzeczywiście uprawianym, nazwijmy to czysto, to nie sądzę, żeby miał jakiś negatywny wpływ. No i stretching. Pomaga czy nie pomaga, panie profesorze? My tego jeszcze nie wiemy. I poczekamy na wyniki, ale są teraz chyba 3 duże badania, które są w toku i one niedługo będą publikowane. To pomysł jest taki, że jeżeli się urazi endometrium podczas jakiegoś zabiegu czy w wyniku biopsji rysowej, to powoduje gojenie się rany w tym miejscu, a tam są uwalniane czynniki wzrostowe, które to czynniki wzrostowe mogą to endometrium odbudowywać i napędzać podziały komórkowe. I taki jest pomysł na scratching. Na początku to była euforia, było bardzo dużo badań. Właśnie to też pokazuje, czym jest nauka, które potwierdzały, czy wskazywały na pozytywne działanie tego typu zabiegu. Potem takich badań, im bardziej one były kontrolowane, tym takich badań, które by to potwierdzały, było mniej, czy wręcz wskazujących na tym, że to po prostu nie działa. No i na razie rekomendacje są takie, żeby czekać. To znaczy, nie ma rekomendacji, które by powiedziały, żeby tego nie robić, ale po prostu, żeby jasno powiedzieć, że nie ma dowodów naukowych, że to działa. A te badania 3, które będą, niedługo wyjaśnią sprawę. Pytanie numer 15. Panie profesorze, nie wiem, czy ono jest dobrze w ogóle poprawnie napisane, to pytanie. Co oznacza długa faza pierwsza cyklu, tylko 8 dni po owulacji? To jest trudne pytanie, bo znowu nie znaczy długa faza pierwsza cyklu, ale skrócona druga faza cyklu, jeśli dobrze zmierzona, to ona powinna trwać minimum 10 dni. I to jest taka, która zapewnia możliwość rozwoju ciąży w momencie, kiedy się implantuje zarodek. Natomiast pierwsza faza cyklu to jest ta faza cyklu, w której rosną pęcherzyki jajnikowe, co się kończy owulacją, jajeczkowaniem i potem jest druga faza cyklu. I teraz proszę Państwa, to jest tak. Jeżeli pierwsza faza wzrastania pęcherzyka jajnikowego jest prawidłowa, pęcherzyk rzeczywiście wyrośnie do takiej średnicy, jak powinien, to w granicach 21 mm. Jeśli pęknie, jeśli powstanie ciałko żółte, a musi wtedy powstać ciałko żółte, to druga faza cyklu w takim układzie praktycznie zawsze jest zupełnie prawidłowa. Czyli jeśli pierwsza faza cyklu jest prawidłowa, to jest druga faza cyklu prawidłowa. Jeżeli pierwsza jest nieprawidłowa, są jakieś zaburzenia wzrastania pęcherzyków jajnikowych, to druga faza cyklu też będzie nieprawidłowa. Więc w tym wariancie trzeba się temu cyklowi przyjrzeć i zobaczyć, czy rzeczywiście cykle są regularne, czy to rzeczywiście jest 8 dni i może zmonitorować taki cykl, zobaczyć, jak wyglądają pęcherzyki przedowulacyjne. Może pani wymaga indukcji jajeczkowania, czyli podania leków, które by poprawiały
owulacyjność. Wkleiłam kolejne pytanie, panie profesorze, do naszego prywatnego czatu. Mam 30 lat, AMH aktualnie 0,75. Miesiąc temu miałam laparoskopię. Sprawdzenie drożności jajowodu. Przed operacją w sierpniu AMH 1,09. W wyniku laparoskopii stwierdzono wodniak jajowodu lewego, prawy miernie zmodyfikowany wodniakowato. Na wizytę ginekologa nigdy nie stwierdzono wodniaka jajowodu. Zawsze słyszałam, że wszystko jest w porządku. Czy według pana należy przed procedurą in vitro usunąć lewy jajowód? No tak. W ogóle dwa pewnie nawet. Jest bardzo niewiele danych naukowych, co do których jesteśmy pewni. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jednym z takich obszarów, co do których jesteśmy pewni, to jest właśnie ta sprawa. Na 400 ileś rekomendacji dotyczących jakichś szczegółowych aspektów leczenia niepłodności są tylko trzy, tak? Co do których mamy 100% pewność, że tak trzeba zrobić, a nie inaczej. I pacjentki, które mają wodniaki jajowodów, mają skuteczność in vitro dwukrotnie niższą. Te, które wodniaków jajowodów nie mają. Czyli niestety, ja wiem, że to psychologicznie wiąże się z dużym problemem, bo pani psychologicznie faktycznie traci w ogóle szansę na zajście w ciążę, ale takie jajowody wodniakowate, one nie dają generalnie szansy na ciążę naturalną. A w kontekście tego pytania, to czemu kobieta lat 30 ma AMH 0,75? Nie wiem, co się wydarzyło. Jak są wodniaki, to prawdopodobnie pani przechodziła jakiś no, stan zapalny, który je spowodował. Ta sprawa też by wymagała wyjaśnienia. Dlaczego tak jest, że te wodniaki powstały? Bo może pani też wymaga leczenia przeciwzapalnego. A druga sprawa, dlaczego te AMH jest tak niskie w tym wieku? Też się temu trzeba przyjrzeć. Panie profesorze, teraz z bocznej naszej tabeleczki, może tak od dołu. Jakie mogą być przyczyny poronienia w 5. tygodniu ciąży? Nie było wzrostu beta-HCG, maksymalny wynik wynosił 38. Czy wdraża się diagnostyka już po jednym takim poronieniu? No paradoksalnie po jednym poronieniu wcale nie muszą z tego wynikać jakieś negatywne wnioski. Ja wiem, że dla pani to jest tragiczna informacja, sobie zdaję z tego sprawę i smutna, ale pacjentki, które raz były w ciąży, kumulatywnie mają lepsze rokowanie od tych w zakresie leczenia płodności, które nie były nigdy w ciąży. Także to jest jeden taki pozytywny przekaz, który jest dosyć ważny. Jakie mogą być przyczyny? Tysiące. Przesadzam w sposób szczegółowy. Oczywiście przesadziłem, ale chcę po prostu tym, co powiedziałam, zobrazować, że tych przyczyn jest naprawdę bardzo wiele. Najczęściej przy tak zwanych sporadycznych poronieniach, które się zdarzają u 25% kobiet populacyjnie, może nawet więcej, tylko my nie wiemy, to jest to po prostu problem genetyczny zarodku, który jest konsekwencją nieprawidłowości genetycznych gamet, które uczestniczyły w procesie zapłodnienia i tworzenia tego zarodka. I tak to wygląda. Więc w podsumowaniu, po jednym poronieniu ja bym nie wdrażał diagnostyki w kierunku nawracających strat ciąż. To jest jedna informacja. Druga, proszę się nie martwić, bo tak jak powiedziałam, ciąża jedna wskazuje na jedną rzecz, że funkcjonalnie w zakresie możliwości zapłodnienia raczej jest wszystko w porządku, że dochodzi do wczesnych etapów implantacji i tak dalej, więc to rokowanie co do ciąży może być bardzo dobre. Teraz jest tam od pani Marzenki pytanie. Ja też wyświetlę. Mam 34 lata, AMH 3,14, prowadzę zdrowy tryb życia, nie piję, nie palę, ćwiczę, wyniki wszystkie w normie, kariotyp ok, tylko mutacja MTHFR, zażywam folian. Mąż nosi niedobre, kariotypy bez mutacji, jestem po drugim IVF, nieudanym. Stymulowana byłam menopurem przez 11 dni, 12 pęcherzyków, w tym 6 komórek dojrzałych, jednakże zarodki zatrzymują się w trzeciej dobie. Co zrobić, żeby poprawić jakość komórek? Czy na to nie ma już wpływu? No i to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to wcale... Żebyśmy, żebym ja był dobrze zrozumiały, tak?
zrozumiany. Oczywiście są pewne genetyczne uwarunkowania rozwoju zarodkowego, czyli ktoś ma swoją wrodzoną, określoną tablicę zapisaną określonymi parametrami, które powodują to, że biologicznie jest taki, a nie inny. I to też może rzutować na rozród, powodować to, że powstają gorszej jakości komórki rozrodcze i zarodki. Więc no nie ma tutaj dobrej odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem, ja zawsze w tych sytuacjach się zastanawiam, co pacjentom powiedzieć po niepowodzeniach tego typu. Właśnie wtedy rozszerzam diagnostykę, a tę diagnostykę genetyczną, którą pani już miała, tak? I tyle, no co mam powiedzieć? No, próbować. No. Kwestia diety, kwestia poprawy stylu życia, ale to też widać, że jest wszystko w porządku. Przykro mi, pani Marzeno, że ja nie mam dla pani dobrej odpowiedzi, tak? Takiej, która by powiedziała, że proszę skręcić w prawo, będzie dobrze. I tyle. Proszę też pamiętać o tym, że to jest suma wszystkich strachów. To jest stres, to gdzie państwo żyjecie, jak pracuje laboratorium w ośrodku, gdzie jesteście leczeni i tak dalej, i tak dalej. No po prostu wszystko powinniście teraz prześwietlić. No i tyle. A pani Magdalena znowu pyta, jestem po poronieniu w kwietniu tego roku. Teraz zaszłam w ciążę, czwarty tydzień, mam lekko podwyższone dimery. Lekarz zalecił zastrzyk z heparyną, czy to nie na wyrost? Ale we wczesnej ciąży, z tego co kojarzę, to one chyba mogą być, teraz z głowy nie dam, ale chyba mogą być lekko podwyższone. Natomiast może pani rzeczywiście powinna dostawać heparynę, ale tak jak powiedziałem wcześniej, leczenie właśnie tą heparyną drobnocząsteczkową, ona jest wskazane wtedy, kiedy pacjentka ma nawracające straty ciąży. No pani nie ma nawracających strat ciąży, to jest pojedyncza strata ciąży. I pytanie, czy była zrobiona właściwa diagnostyka predyspozycji do nawracających strat ciąży, bo diagnostyka tylko i wyłącznie D-dimerów to nie jest właściwa diagnostyka, bo są badania w kierunku trombofilii nabytej i wrodzonej, tam się zupełnie inne rzeczy oznacza. Tam chodzi o przeciwciała antyfosfolipidowe, chodzi o przeciwciała antyglikoproteinie, przeciwko glikoproteinie IgM, IgG i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy takie badania były zrobione, ale też znowu, żeby je robić, to wcale nie ma wskazań do tego, żeby po stracie jednej ciąży takie badania robić. Mhm. To jest bardzo trudne pytanie, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli przez przypadek się zdarzy, że pacjentka ma rzeczywiście predyspozycję do nawracających strat ciąż, to nieprzyjmowanie heparyny może spowodować, że pacjentka może tę ciążę stracić. Tak? Więc też drugą stronę. Kwestia szansy, tak? Że może przez przypadek się doktor strzelił z tą terapią, ale nie wiem, czy ma podstawy, może tak. Mhm. Dobra, dwa piętra wyżej jest od pani Mileny, bo tą tutaj tu otyłość przerabialiśmy, ale tutaj od pani Milenki jest takie pytanie. Dzień dobry, zacznę od tego, że mój mąż ma słabe wyniki nasienia, ale w marcu tego roku udało się zajść w ciążę. Niestety, że ciąża biochemiczna w czwartym tygodniu się zatrzymała. Mąż ma 3% zdrowych plemników, morfologia, ruch super, ale większość plemników ma nieprawidłową budowę. Czy mamy szansę na normalne poczęcie? Czy próbować z inseminacją albo od razu in vitro? Dziecko staramy się od 2 lat. Mój mąż ma 34, a ja 31 lat. Znaczy, to nie są słabe wyniki nasienia. 3% morfologicznie plemników, prawidłowy ruch i prawidłowa koncentracja. To jest jeden parametr, który jest nieprawidłowy i jest nieznacznie poniżej wartości tej, którą uważamy za referencyjną. Oczywiście on niesie z sobą pewną informację. Ja bym takie badanie nasienia powtórzył po jakimś czasie. Można je rozszerzyć po poronieniu o badanie integralności chromatyny plemników, bo według niektórych danych może w jakiś sposób to korelować z ryzykiem poronienia w kolejnej ciąży.
No i z takimi wynikami by się trzeba było zgłosić do lekarza, co dalej z tym zrobić. Natomiast odpowiedź na pytanie, które brzmi, czy pani ma szansę na zajście w ciąży w sposób naturalny, absolutnie tak. No to super. Ma decyzja o zapłodnieniu pozaustrojowym. To jest przede wszystkim czas leczenia i pani wiek i tyle. No to bach, tam już w prywatnym naszym czacie, panie profesorze, wysłałam. Ty stymulacja do in vitro spowoduje powrót endometriozy. Jestem po laparoskopii usunięcia endo czwartego stopnia po kuracji dipereliny. Czy jak to się tam czyta? Zostawiony tylko jeden jajnik, protokół długi stymulacji. Protokoły długie stymulacji właśnie są zalecane częściej u pacjentek z endometriozą. Niektóre pacjentki, które mają stymulację gonadotropinami do in vitro, mają endometriozę, która wcześniej powodowała też zespoły bólowe, to u tych pacjentek zespoły bólowe rzeczywiście już w trakcie stymulacji mogą się pojawiać. Natomiast sama pojedyncza stymulacja jajeczkowania wydaje mi się, że nie jest takim istotnym czynnikiem nawrotu endometriozy. Potem wszystko zależy od tego, co się dzieje po tej stymulacji jajeczkowania. Więc ja uważam, że przede wszystkim długość ekspozycji na te wyższe stężenia estrogenów w tym może być istotna. Panie profesorze, dziękuję za dzisiaj. Zakończymy już naszą rozmowę dzisiaj. Szanowni Państwo, dzisiaj jak zwykle kawka, już 11 nasza kawka, dobiegła końca. Za tydzień zapraszamy oczywiście o 17.30, a w międzyczasie zapraszam na stronę instagramową albo facebookową VitroLife, bo tam coś się szykuje powolutku, więc zaglądajcie, obserwujcie bardzo mocno, bo będzie dla Was niespodzianka. Kolejne wsparcie szykuje klinika VitroLife ze Szczecina i nasz pan profesor Kurzawa. Dziękuję panie profesorze. Proszę pozostać w dobrym zdrowiu. Szanowni Państwo, również dla Państwa bardzo dużo zdrowia. Spotykamy się za tydzień o 17.30 na 12 już naszej kawie z panem profesorem, a wszystkie pytania zostawiajcie w naszej kawiarence www.płodność.pl. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do widzenia.